Witam w kolejnym filmiku, który w zasadzie nie jest aż tak często na moim kanale, ale obiecałam, obiecałam że coś się będzie co jakiś czas pojawiało. Ostatnio też obiecałam odnośnie właśnie filmików kosmetycznych i wybrałam, jak tu dobrze liczę, 7 produktów. Chyba tak. Są to produkty dobrze mi znane i lubiane, oraz nowo, że tak powiem. Nowo ulokowane w używaniu aktualnie, bądź też planowane do użycia. Zacznę może tutaj od trzech produktów, o których już wspominałam i to nieraz, które faktycznie często w takim szybkim makijażu mi towarzyszą. Mówię tutaj zwłaszcza o okresie letnim, kiedy powiem szczerze, z różnych względów, ten makijaż, że tak powiem, nie jest aż tak wieloelementowy. Jak na przykład chce mi się robić już bardziej jesienią, zimą, kiedy faktycznie włączam z powrotem różne paletki, bawię się cieniami i tak dalej, po prostu jakoś tak mam, że wtedy mi się chce A takie mocniejsze i bardziej wielomilionowe makijaże oczu nie do końca mi się chce latem, chociażby z tego względu, że jest słońce, że plaża, że woda i tak dalej Natomiast z takich produktów kosmetycznych naprawdę iście niedrogich, które faktycznie że tak powiem, to są żeby kolejne sztuki. To jest yy, taki bardziej powiedzmy kremu podkład o bardzo lekkiej formule, yy, utrafione kiedyś w i faktycznie jego i konsystencja, zapach i cała ta formuła w takim okresie letnim, tylko pod kątem lekkiego wyrównania kolorytu sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chcemy jakby troszeczkę, żeby ten efekt był yy, może mocniejszy, to ewentualnie można go po prostu mieszać z czymś bardziej Kryjącym. I ja on się dopasowuje generalnie do koloru skóry. Błyszczyk Eveline. Ja w zasadzie miałam różne wersje. Miałam tą wersję taką podstawową, taką bardziej transparentną, więc jest takie troszeczkę z lekkim kolorem. Podobają mi się te błyszczyki pod tym kątem i efektu. I nie są jakieś zbyt lepkie. I na przykład mam błyszczyk, który ostatnio włączyłam do używania, ten z Lilolo, który był akurat u moich rodziców. I on dużo droższy, bo podejrzewam, że to jest cena z 5 razy większa, jeżeli chodzi o błyszczek Lillolon. Uważam, że te z Eveline są lepsze pod takim kątem, że ten efekt yy, dłużej wytrzymuje. I wytrzymuje naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o yy, kwestię błyszczekową. Oraz kredka Essence. Ja mam swoje ulubione kredki do oczu Są to kredki do oczu z kolorów, których miałam bardzo dużo I których bardzo dużo mam Nawet niektóre nawet nie wiedziałam, że kupowałam po kilka sztuk Bo za każdym razem jakiś kolor mi wpadał w oko Potem się okazywało, że miałam nagle Dwie, trzy sztuki tego samego koloru Bo taka, że tak powiem, byłam nieogarnięta Natomiast Potem mi kolor poprzeszył Podobnie jak później glam shop mi przeszedł Po prostu z różnych względów I Z kolorów głównie chodziło o to że po prostu już z tymi zamówieniami, z tym czasem realizacji, że to idzie ze Po prostu powiem tak: różnie to z tym wszystkim bywało. Kiedyś paczka zaginęła, potem się odnalazła. Generalnie jest duży problem w ogóle z kolor popier, jeżeli coś po prostu nie do końca. W sensie to nie jest tak wszystko sprawnie, szybko realizowane, jak w przypadku jakichś tam problemów, z czymś, że coś nie dojdzie, w przypadku jakichś firm w Polsce. Essence jest to marka, która jest swobodnie dostępna Chociażby w naturze, ale nie tylko I te kredki żelowe do oczu w bardzo dobrych cenach One są naprawdę dobre, chociaż kredki z Colorful są trochę lepsze Są bardzo długotrwałe i tak po prostu totalnie zastygające Z tą kredką z Essence to nie jest tak, że w takim totalnym upale Dałabym jej taką 100% gwarancję Natomiast w takim okresie wiosna, jesień, zima Zdecydowanie latem myślę, że trzeba wziąć pod uwagę że przy bardzo wysokich temperaturach ona może być trochę mniej niestabilna względem kolor pop Ale nadal świetny stosunek ceny do jakości Ja miałam różne kredki, bardzo lubię stosunek najczęściej kreski To ja robię przeważnie tylko z górnej linii rzęs i lekko roztartej To właśnie takim przeważnie gorzko czekoladowym brązem Częściej niż czernią Zdarzają się też kolory, ale faktycznie... Taki kolor, który u mnie najszybciej się zużywa, jeżeli chodzi o krótkie do oczu, czy to w przypadku Color Pro, czy Essence, to właśnie taki kolor ciemno czekoladowego brązu. Sprawdziłam jeszcze numer i nazwę koloru. Lucky Lead, nie wiem, że już wymawiam. 20, jeżeli chodzi o Essence, jeżeli chodzi o błyszczek Eveline. Jak dobrze czytałam, 0,4. Tutaj właśnie jest określone jako numer jeden, ktoś tam jakieś tam nagrody pozdobywał. Yy, oraz yy, utrafiona w TK Maxie baza pod cienie, wyprodukowana w Polsce, ale jeszcze nie wiem jak się sprawdza. Być może dzisiaj yy, się pokuszę o jej użycie. Postanowiłam się na tą bazę skusić, dlatego że mam bardzo dużo cieni, bardzo dużo palet. Gdzieś te bazy są, ale yy, również na przykład takie trwalsze bazy typu Paint Pod Maca i tak dalej. Natomiast czy też takie bazy pod takie cienie typu jakieś takie właśnie folie. Jakieś różne duochromy Jakieś takie właśnie formuły Bardziej migotliwe Typu nie wiem, turbopigmenty Czyli na przykład takie bazy Typu NYX Glitter Primer Czy takie bazy z Inglota One gdzieś są, ale ta by była na szybko do używania Ona ma podbijać też kolor Jakby różnych rzeczy oczekuję od bazy W zależności od tego Co w danym momencie mam jakby W planie, w zamiarze i też kwestia jakie to są cienie używane Generalnie to są różne, jakby oczekiwania. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, w jakich kwestiach pod kątem, że będzie mieć się to sprawdzało i czy będzie się sprawdzało. W TK Maxie, ona była za 22 zł. Oraz akurat trzy produkty. Ja, tak mówi, jak mówiłam, mam ogrom palet cieni, więc ja na cienie nowe, zwłaszcza palety bym się w ogóle nie decydowała. Natomiast tutaj będą trzy produkty z Kuda Beauty, tuż do rzęs. Liner oraz paletka. Wydaje mi się, że to jest jakoś taka nowość w sumie, i to jest paletka, która się nazywa Love Fest. Cała ta seria Love Fest, i te produkty inne też są z tej serii. Ja, tak jak mówiłam, bym się na nią nie zdecydowała, ale akurat dostałam te produkty. Tak wygląda kolorystyka, ale ona jest nieco zniekształcona. Tu od razu powiem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te cienie, które tutaj będę na takie. Karmelowo Tofi w Pomarańcz. One bym powiedziała, że mają w sobie więcej jakiejś takiej nuty. Ten górny, na przykład ceglanej, ten szósty, taki trochę nawet lekko bardziej w stronę cegły i różu, ale to i tak nie będą takie cienie, po które aż tak będę sięgała. Więc ja opowiem, które ja będę często cienie używała na pewno, i jak faktycznie ten kolor wygląda, ale w innym świetle. Postaram się jeszcze raz nagrać, może porobić zdjęcia tej paletki, głównie tych cień, które właśnie chcę używać. Pierwszy cień jest dużo ciemniejszy i jest naprawdę takim ciemnym, ponurym, gorzko-czekoladowym brązem. Cień numer 4, który tu wygląda jakby taki był żółtawy, to jest taki przygoszony róż, taki lekko cieplejszy. Mamy tutaj dwa błyski, powiedzmy, taki marmurkowy. Myślę, że po nie będę sięgała, z cień numer 7, który jest takim błyskiem tu wygląda taki trochę top on jest taki bardziej różowawy. Piątka wygląda tu na taki fiolet on jest troszeczkę bar tutaj wpada lekko w takie szaro niebieskości on jest bardziej fiolety, także trochę te kolory tutaj, jakby ten filmik nie do końca będzie udany, bo mówię, jest to zniekształcone. Muszę się pobawić tutaj może jakimiś filtrami odszukać. Takie filtry będzie najlepiej to oddawało. Myślę, że jakieś inne światło. W tym momencie włączyłam taką lampkę i może ona jakoś tutaj to wszystko zniekształca. A to są te dwa produkty pozostałe. Linera raczej nie będę na razie rozpoczynała. Natomiast ten tuż być może sobie rozpocznę, ponieważ ten, który mam... Yy... Nie zawsze jestem z niego zadowolona, chociaż i tak to jest tusz dla mnie, lep... bardziej się do niego przyzwyczaiłam niż y, używanie tego tuszu u mojej mamy, który mi nie pasował, dlatego że ten mój y, daje efekt pogrubienia, przyciemnienia. Jest czarny. zobaczymy, jak będzie z tym. Jest dla mnie ten mój trochę za mokry wciąż, chociaż tyle już używane. Y, może ten będzie y, bardziej optymalny. W takim razie to wszystko. Paletka jest mała, kompaktowa, ma lusterko, taka wyjazdowa.